W związku z tym, że mam jeszcze troszkę wolnego czasu przed pracą, to postanowiłam przyjść do Was i zacząć odpowiadać już na pytania, które zadawałyście dość dawno temu niestety, ale tak mi się przedłużył czas, że nie miałam czasu odpowiedzieć na te pytania. Mam nadzieję, że mi wybaczycie to, że tak długo czekałyście. I wiecie, że nie zapomniałam, cały czas miałam z tyłu głowy, że muszę odpowiedzieć na te pytania, natomiast ten czas, wiem, ja w każdym filmiku praktycznie narzekam na to, że mam mało czasu, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę mi osobiście czas leci w zastraszającym tempie i mnie to mocno przeraża. Pytanie, które jest takie najbardziej istotne. Ja tu mam kartkę, mogę trochę nią przeleścić, ale wszystkie pytania sobie skopiowałam i wydrukowałam. Najważniejsze pytanie, najważniejsze, podstawowe pytanie, na jakie chciałabym Wam odpowiedzieć, to jak mam na imię? Na imię mam Agnieszka, nigdy tego nie mówiłam w sumie na filmiku, ale mam Agnieszka. I najczęściej pojawiające się pytanie, które również, pomimo że ja kiedyś już odpowiadałam w komentarzach, to ile mam lat? Dziewczyny, ja mam 25 lat, 26 w tym roku rocznikowo, ja jestem rocznik 97. Czy mieszkasz w dużym mieście? Ja mam tu Wasze niki, dziewczyny, bo tutaj mi zadawała pytanie Paulina, Sylwia, Klaudia, Marcysia, Joanna i nick, którego nie umiem przeczytać, Miliej? Przepraszam, możesz mi poprawić w komentarzu, jak się dokładnie czyta twój nick, bo próbowałam ogarnąć, ale nie chcę tutaj przekręcać. Chciałam Wam dodać gdzieś tutaj te wycięte pytania, ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak to będzie z montażem, że nie wiem, czy ja dopracuję mocno ten filmik w związku z tym, że dzisiaj jest poniedziałek, my w środę rano wyjeżdżamy, ja nawet nas nie spakowałam, mam jeszcze dwa hole do nagrania z Sinseya i z Reserved i jeszcze oczywiście w międzyczasie chodzę do pracy, bo nie mam wolnego, także mówię Wam, u mnie jest totalne szaleństwo. Z jakiego miasta jesteś? Dziewczyny, ja ogólnie pochodzę z małej wsi obok Bielska-Białej. Urodziłam się w Bielsku-Białej, mieszkałam 10 km od Bielska, a od 2022, od 1 stycznia dokładnie, mieszkam w Kielcach. Mieszkam w Kielcach i tu sobie już żyję. Półtorej roku, nie wiem kiedy to zleciało, mówię Wam, to jest totalne szaleństwo. Tak. Co mnie skłoniło tak naprawdę na nagrywanie na YouTubie? Powiem Wam szczerze, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ ja od zawsze chciałam, bardzo mi się to podobało, zawsze mi się wydawało, że jakoś sobie dam radę, lubię nagrywać filmiki, ja też dużo mówię ogólnie, więc jakby nie jest to dla mnie problem mówienie przed kamerą. Natomiast zawsze jakąś taką barierą było, że nie wiedziałam, jak się montuje, nie miałam sprzętu, przerażało mnie to, że zawsze sobie jakoś tak wmawiałam, że ja muszę pierwsze zainwestować, żeby zacząć nagrywać i tak naprawdę decyzję podjęłam dopiero wtedy, kiedy kupiłam sobie jakiś lepszy telefon, żeby ta jakość była w porządku. I w poprzedniej pracy, to mogę od razu powiedzieć, bo za chwilę przejdziemy do tej kariery zawodowej, natomiast w poprzedniej pracy w Inglocie ja miałam bardzo dużo wolnego czasu, jeśli chodzi w... krzywą mam kamerę. Ja miałam bardzo dużo wolnego czasu w tygodniu. Zdarzało mi się, że ja nawet miałam tydzień wolnego w pracy, bo pracowałam na mniejszy etat. I stąd też praktycznie z nudów tak naprawdę powstał pomysł, żeby zacząć nagrywać. Poza tym ja bardzo lubiłam zamawiać paczki do domu i przeglądać te ciuchy i stwierdziłam, że czemu by nie nagrywać o tym filmików i mieć dodatkową frajdę, bo takie zamawianie ciuchów i odsyłanie było trochę bez sensu. To też wiązało się troszkę z zakupoholizmem, o którym pewnie też kiedyś Wam opowiem, jeśli będzie Ci ciekawe.
Ja nigdy nie byłam z tym u specjalisty, ale powiem Wam szczerze, że na dzień dzisiejszy zakupoholizm to jest tak mocny uzależnienie, bardzo porównywalne do jakiegoś alkoholizmu, do jakichś tam używek, bo wiąże się to, dziewczyny, naprawdę z takimi już, jakby to powiedzieć, to ma bardzo duży wpływ na życie, bo może prowadzić do długów, do, jak oglądałam jakieś dziewczyny na TikToku, to już dochodziło do takiej sytuacji, że dziewczyny ogłaszały upadłość konsumencką. Nie, tak to się nazywa? No ale jakby upadłość, wydaje mi się, że tak to się nazywa, możecie mnie poprawić, ale no jakby dużo osób bagatelizuje tą chorobę, bo już można to nazwać chorobą. Dużo osób to bagatelizuje, uważa, że to przecież to nie jest choroba, ale owszem, to jest choroba i warto się nad tym zastanowić, ze względu na to, że konsumpcjonizm otacza nas tak jak inne używki i nie jesteśmy w stanie jakby tego uniknąć. To naprawdę zaczyna się od błahych rzeczy, ale może się skończyć naprawdę poważnie, więc i nie wiem, być może kiedyś o tym porozmawiamy, jeśli będziecie ciekawe, albo może macie swoje historie, z którymi chcecie się podzielić, więc gorąco oczywiście, jeśli nasuną Wam się również jakieś pytania odnośnie tych pytań, na które odpowiadam, albo jeśli któryś temat nie do końca poruszyłam tak, jakbyście chciały, możecie spokojnie sprecyzować bardziej pytania, albo powiedzieć, żeby, albo cokolwiek, co Wam się nasunie, to zostawcie w komentarzach, chętnie poczytam. Jakie masz plany, marzenia na przyszłość? Powiem Wam szczerze, że to jest dość ciekawe, dlatego że ja nigdy nie zakładam nierealnych celów. Ja nigdy nie zakładam sobie nierealnych celów. Ja lubię mieć bardzo sprecyzowane, konkretne cele i raczej nie takie długoletnie, a krótszoterminowe, takie, które mogę jakby spełnić, rozpisać sobie plan i dążyć do tego małymi krokami. Ja nie lubię zakładać takich ogólnikowych celów typu no, chcę być milionerką, chociaż uważam, że to jest sprecyzowany jakby cel, marzenie, natomiast ważne jest, żeby rozpisać sobie te kroki. Dobra, chcesz być milionerką, ale jak to chcesz osiągnąć, co zrobisz, w ile to zrobisz, jakie kroki poczynisz dalej, żeby to osiągnąć. Także powiem Wam szczerze, że na ten moment dwa takie cele i są one jakby związane z finansami, tutaj nie ukrywam, dla mnie pieniądze są bardzo istotną rzeczą w życiu i ja tego nigdy nie ukrywam, no to dla mnie takim realnym celem na ten moment jest kupienie sobie nowego samochodu. Już ja mniej więcej znam model i konkrety, które chciałabym mieć w tym samochodzie, do tego dążę. A następnym celem to jest własne mieszkanie. I to są dwa takie cele, które bardzo chciałabym spełnić. I tyle. No nie chcę tu mówić marzeniem. No moim takim marzeniem jest mieć własną firmę, natomiast jakby o tym jeszcze, tego jeszcze do siebie nie dopuszczam, bo póki co jest to nierealne, szczególnie wiedząc, ile kosztuje jakby prowadzenie działalności. Natomiast kto wie, co przyniesie przyszłość. Póki co takim realnym celem jest nowy samochód oraz pierwsze mieszkanie. Natomiast co będzie dalej, no to zobaczymy. No i tak, no i z takich jeszcze celi, może bardziej podróżniczych, powiem Wam szczerze, że ja dopiero w zeszłym roku pierwszy raz byłam za granicą, byłam we Włoszech i moim takim jakby kolejną destynacją, do której chcę polecieć, to jest Paryż. Bardzo chciałabym zobaczyć Paryż i myślę, że to jest bardzo realne marzenie, które jak tylko będę miała sposobność, to spełnię. Natomiast no, na ten moment to tyle. Skąd czerpiesz inspiracje modowe? Wybieram wybiórcze te pytania, także wybaczcie mi proszę.
Natomiast skąd czerpię? Powiem Wam szczerze, że nie mogę powiedzieć tutaj, że z życia, sprawdzam godzinę, nie mogę powiedzieć, że z życia codziennego, bo powiem Wam szczerze, że to, co zauważyłam, przynajmniej w moim otoczeniu, że ludzie bardzo nudno się ubierają, zresztą tak jak ja praktycznie na co dzień, bardzo nosimy się w ciemnych kolorach, mało kto wyróżnia się na ulicy, przynajmniej w Kielcach, przynajmniej w Kielcach tak jest. Nie wiem, dajcie znać, czy też macie takie odczucia, ale jakby to, co ja widzę na Instagramie, gdzie ludzie dodają zdjęcia, stylówki, takie kolorowe, piękne, modowe, to jakby ja w ogóle tego nie widzę w życiu codziennym. Ja swoje inspiracje czerpię najczęściej z Pinteresta, w związku z tym, że wiecie, że jeśli oglądacie coś, co Wam się podoba, to potem algorytm to załapuje i pokazuje Wam bardzo podobne rzeczy. Poza tym też czerpię dużo inspiracji z YouTube'a, natomiast raczej nie mogę powiedzieć, że ze stylu. Powiem Wam szczerze, że ja nadal szukam swojego stylu. Teraz on jest mocno dopasowany do mojej pracy. No i do kolorów, które lubię. Jakby nie ma czegoś takiego jeszcze, że ja wiem do końca. Mój styl jest bardzo taki minimalistyczny, wygodny, elegancki do pracy, ale wygodny. To jest słowo klucz. Wygoda to jest dla mnie słowo klucz, bo dla mnie to jest bardzo istotne. Jak często widzicie, zresztą często słyszycie, jak ja nagrywam dla Was filmiki z holami zakupowymi, że tu mi coś nie odpowiada, bo do samochodu będzie niedobrze, tu coś jest nie tak, bo nie wiem, gdzieś mnie ciągnie, więc dla mnie wygoda to jest taka bardzo oczywista rzecz. Natomiast chciałabym Wam też kiedyś nagrać taki filmik, nie takich stylówek modowych w moim stylu z jakiegoś... z jakiegoś sklepu na przykład, to mi chodzi po głowie, więc pewnie za niedługo coś takiego wykombinuję. Natomiast teraz mam taki przestój trochę ze sklepami, szczególnie z H&M-em, bo powiem Wam szczerze, że nic mi się w tych sklepach nie podoba i to jest takie najgorsze. Zerkam sobie na zegarek, bo za 10 minut dosłownie muszę wyjść z domu. O, jeszcze do mnie Siri mówi, dobra. Okej. Więc jeśli chodzi o inspiracje modowe, to tutaj można mówić i mówić, więc pewnie powiem Wam szczerze, że ja mam dużo planów, żeby rozwinąć ten kanał, natomiast rzeczywiście ja muszę sobie wypracować taką rutynę, w której ja będę mogła codziennie poświęcać chociaż 2 godziny na takie stricte życie YouTube'owe, bo samo montowanie filmików również zajmuje sporo czasu, więc w momencie, w którym ja pracuję na przykład 6 dni w tygodniu, to naprawdę ciężko jest nagrać filmiki, zmontować je. Jakby mój YouTube na razie żyje swoim życiem bez takiej mojej kontroli. Na ten moment to jest tak, że jak mi przychodzi paczka z Reserve, to nagrywam szybko haul z Desert, montuję i wrzucam. I tak, wiecie, dopasowywuję się do tego, kiedy przyjdą do mnie paczki, żeby też je jak najszybciej odesłać. No i to tak niestety to wygląda. Natomiast mam nadzieję, że to bardziej ogarnę i będzie to bardziej dopracowane. Teraz się skupiam też, żeby lepiej montować filmiki. Ale mam sporo dziewczyny pomysłów na filmiki, które chciałabym zrealizować i mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to uda. Ale widzicie, że opóźnienia mam spore, patrząc na to, kiedy prosiłam Was o pytania, a kiedy je nagrywam. Także no niestety tak to jest. Jeśli to nie tajemnica, jaki kierunek studiowałaś? Dziewczyny, ja studiowałam kosmetologię, czyli bardzo popularny, myślę, że teraz kierunek taki na czasie. Nie pracuję w zawodzie i powiem Wam szczerze, że chyba nie chcę. Były epizody, kiedy robiłam rzęsy oraz paznokcie, szczególnie pedicure. Bardzo lubię robić dziewczyny stopy. Mam taką panią podolog, która jakby nie ukończyła szkoły w tym kierunku, ale właśnie żyje z takiej pasji i zaangażowania właśnie w podologię.
I to mnie inspiruje i być może w przyszłości mogłabym to rozważyć. Natomiast pamiętajcie, że jakby podologia wiąże się mocno z chorobami stóp, różnymi rodzajami brodawek, kurzajek i to wszystko... zbaczam teraz na temat, który niektórych no jakby przeraża. Natomiast wiecie, podologia nie wiąże się tylko z malowaniem paznokci i szorowaniem i wycinaniem twardej skóry, ale też właśnie z tymi chorobami, z którymi ludzie przychodzą do podologa i trzeba to, wiecie, głęboko wycinać. Także to nie jest taki kolorowy temat. I myślę, że to jest bardzo ciężkie, żeby przemyśleć, że naprawdę chciałoby się tym zajmować. I pytanie, które powtórzyło się raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy, ale wiem, że Was to bardzo interesuje, co ja robię zawodowo. Dziewczyny, moja kariera zawodowa, pomimo mojego młodego wieku, naprawdę jest bardzo różnorodna. Ja długo szukałam swojej drogi, poza tym ja już od, tak naprawdę od czasu technikum, ja też jeśli chodzi właśnie o zawód, no to również jestem technikiem hotelarstwa, technik hotelarz. Ja w młodym wieku często zmieniałam pracę, w ogóle podczas COVID-u również, bo ta praca była mocno niestabilna. Natomiast w tym momencie, dziewczyny, ja pracuję w salonie jubilerskim, sprzedaję srebro, złoto i kamienie szlachetne. Także jest to dla mnie ciekawy temat, praca, która bardzo mi się podoba. Nadal to jest handel, zresztą ja bardzo dużo pracowałam w handlu, w przeróżnych sklepach, więc jeśli macie ochotę, to jeszcze rozwinę kiedyś temat mojej historii zawodowej. Natomiast na ten moment pracuję w sklepie jubilerskim. Tam się spełniam, także ja zainteresowania mam sporo, natomiast wszystko raczej się wiąże z tą strefą taką typowo kobiecą, czyli beauty, ubrania, moda. I takie tam, że teraz w tym momencie też taka sprawa finansów mnie mocno interesuje. Chciałabym się douczyć w tym temacie. No i tak, i to by było na tyle z tych pytań, które zadałyście. Mam nadzieję, że mniej więcej nakierowałam Was i wiecie już o mnie takie podstawy. Jeśli nasunęły Wam się kolejne pytania, to oczywiście zapraszam Was do komentowania na dole. Jeśli macie jakieś historie albo chcecie Wy się mi przedstawić, możecie napisać od kiedy jesteście już ze mną, jak się nazywacie, ile mniej więcej macie lat, jakie filmiki Was interesują oraz ogólnie co Was interesuje, czym się zajmujecie na co dzień. Też mnie to bardzo ciekawi, powiem Wam szczerze, co osoby, które mnie oglądają, robią tak w życiu codziennym. Chcę znać, jak to jest u Was, co robicie na co dzień, ile macie lat, jak się nazywacie, chętnie Was bliżej poznam. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmiku, także dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach.